Janów Podlaski Stadnina rozpoczął się protest. Pracownicy Stadniny nie chcą zmiany na stanowisku prezesa, kolejne zmiany na stanowisku prezesa. W drodze podobno jest pani prezes Stadniny Koni z Białki. No i właśnie o tą osobistość toczy się tutaj bój. Pracownicy woleliby bardziej, aby prezesem został obecny wiceprezes. Mają o nim bardzo dobre opinie. Lekarz weterynarii. 2,5 roku dał się poznać jako człowiek obrotny, gospodarny, inwestycyjny, z pomysłem, kreatywny. No i jak Państwo widzą, będzie ciężko. Pracownicy Stadniny nie chcą wpuścić pani prezes na teren Stadniny. Obawiają się tego, co ma się stać. Jest już policja, zjeżdżają się pracownicy. Też coraz więcej mediów pojawia się tutaj przy bramie Janowskiej Stadniny. Janów Podlaski, no, renoma tej stadniny, zresztą rozmawiałem z pracownikami, mocno ostatnimi czasy spadła. Pora, aby to zmienić. No i pracownicy mieli na to szansę. Jak wyjdzie, czy wygrają, czy włodarze w Warszawie zrozumieją, że nie o to chodzi, aby mianować kolejne osoby, ale dać naprawdę specjalistę w tym miejscu, aby mógł doprowadzić tą Stadninę Koni w Janowie Podlaskim do świetności, która jeszcze kilka lat temu była. Zobaczymy. Książka służy do nauki i Janów nie dla sztuki. Takie hasło. Czy wpuszczą panią prezes? Czy nie wpuszczą pani prezes? Czy Warszawa wysłucha głosu pracowników z Janowa Podlaskiego? Pracowników Stadniny Koni w Janowie Podlaskim? Zobaczymy.